Cześć, nazywam się Barbara Garolis. Witajcie na moim kanale. Już od kilku lat prowadzę szkolenia stacjonarne oraz online. Mój kanał jest tylko uzupełnieniem Waszej już wcześniej zdobytej wiedzy. Zapewne już jesteście po kilku szkoleniach lub jesteście dopiero przed wyborem swojego pierwszego szkolenia. Większość z Was zawsze zadaje jedno i to samo pytanie. Od czego zacząć? I to pytanie ma swoje dwie strony. Jest tak często zadawane, że wpadłam na pomysł stworzenia odcinków na ten temat. Jeżeli jesteście przed wyborem swojego pierwszego szkolenia, to w głowie zadajecie właśnie to pytanie, od czego zacząć? Jakie szkolenie wybrać? Czy zacząć na początku od samych brwi, czy zrobić wszystko naraz? Opowiem Wam to, co zauważyłam z biegiem lat i może moja sugestia pomoże Wam w wyborze. Pośród wielu placówek szkoleniowych znajdziecie w większości szkoleń basic 4 lub 5-dniowych ze wszystkiego. Również i u mnie było takie szkolenie, dlatego pozwolę wypowiedzieć się, jak wyglądało takie szkolenie. Szkolenie ze wszystkiego, czyli brwi pudrowe, kreski eyeliner, usta, w moim przypadku Colorful. Kursant musiał ogarnąć 4 lub 5 dni. Taka oferta była atrakcyjna dla osoby początkującej, bo mogła wszystko poznać w krótkim czasie i często w cenie była już maszyna czy zestaw startowy. I teraz zadajcie sobie pytanie, czy jestem w stanie nauczyć się wszystkiego naraz. Każdego dnia kursant musi skupić swoją uwagę na nowej rzeczy. Często zbyt duża dawka wiedzy naraz nie pozwala nam na skupieniu się i zapamiętywaniu wszystkiego. Na szkoleniu basicowym w ten czas skupiają się na brwiach, a reszta jest byle jak przekazywana, często kończąca się tylko na pokazie trenera. Na moim przykładzie, po szkoleniu 4-5-dniowym czułam, że kursant czuje niedosyt, wręcz niezadowolenie. Największe skupienie było na brwiach, a po jednym dniu na kreski i usta. Niejedna osoba po tym szkoleniu zapewne nie zaczęła pigmentować. I kiedy zaczęłam coraz częściej czuć niedosyt po szkoleniach, wprowadziłam zmianę. Jeżeli jesteś przed wyborem swojego szkolenia basicowego, zadajesz pytanie, od czego zacząć? I tutaj w tym miejscu proponuję rozpocząć przygodę z brwiami pudrowymi, minimum 3 dni, by opanować techniki Powder Effect Ombre Brows. W mojej placówce szkoleniowej szkolenie Basic ze wszystkiego jest rozłożone w czasie. Czyli 3 dni poświęcamy na brwi pudrowe, 2 dni na usta i najczęściej kolejne 3 dni na kreski eyeliner z shadow. I to był strzał w dziesiątkę, by kursant nareszcie opanował każdą technikę i czuł, że potrafi przynajmniej zacząć. Poznaj program szkolenia Basic na naszej stronie. Link znajdziecie w opisie pod filmem. W ostatnim czasie często rozpoczynacie pierwsze swoje szkolenie od ust, co jest dla mnie zaskoczeniem, gdyż pełną wiedzę podstawową zdobywa się na szkoleniu podstawowym z brwi. Dlatego zastanówcie się bardzo dobrze, zanim podejmiecie swoją najważniejszą decyzję, by się nie zniechęcić już na starcie. W naszym instytucie szkoleniowym możecie poznać kilka urządzeń. Naszą perełką jest najnowsze urządzenie Magic Mirror, które serdecznie polecam. Co najważniejsze, nie skupiamy się tylko na jednej firmie, mimo dystrybucji kilku marek. Natomiast nie polecałabym niczego, co by się nie sprawdzało w mojej pracy. Po ukończeniu odpowiedniego szkolenia basicowego w głowie rodzi się kolejne pytanie, jak zacząć? W prowadzeniu gabinetu mam doświadczenie od 2014 roku. W moich czasach na pewno było prościej, gdyż mało kto wykonywał makijaż permanentny. Media społecznościowe nie były tak rozwinięte jak teraz. Ale opowiem Wam podstawowe kwestie, jak rozpocząć, a tak naprawdę od czego zacząć, by otworzyć działalność gospodarczą. Ostatnio często zadajecie mi takie pytanie, ale o tym wszystkim dowiecie się już w następnym odcinku. Na tę chwilę dziękuję Wam bardzo za uwagę i zachęcam do pozostawienia łapki w górę, subskrypcji i komentowania. Nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczek, dzięki temu nie przegapicie kolejnych filmów. Do zobaczenia.